Witam was z tej strony Garneku. Pewnie się zastanawiacie, co mnie naszło, żeby to nagrać. Otóż słuchajcie, sam nie wiem. Prawdopodobnie przez filmy pana Macieja Makuły, czyli Wązaja, nie wiem jak to na niego mówi, Węza. Znowu chcę wrócić do tej gry. Ja już kiedyś nagrałem materiał z tej gry, tylko że nie wrzuciłem go. To było jeszcze przed właśnie Makuła. Wąziu, jak nie wiem na niego mówić, zaczął to nagrywać, to ja jeszcze w to grałem wtedy. Grałem na Lazy New Paku i na Vanilli też, ale teraz gram znowu na... Teraz to się nazywa DF Starter Pack. Na takim paku gramy, którym już jest trochę poinstalowane tych tekstur, mam nadzieję, że działają. No cóż, wchodzimy do gry, ja trochę wiem. Czyżby się nie załadowały? Możliwe, że znowu się nie załadowały tekstury, słuchajcie. Ja nie wiem, co się dzieje czasami, że się one nie ładują. Tak, nie załadowały się. No trudno. Shaken, zaproszę cię do gry w Dota. Stary, ale... Nigdy mnie od kilkunastu miesięcy nikt mnie do żadnej gry nie zapraszał i nagle mnie ktoś zaprosił. To jest to gówno. Dobra. Tu widzicie lata, które lecą, ale szybko, ja pierdzielę. Ja na laptopie grałem, to leciało tak... Na 2-3 sekundy był rok. Mam dobry komputer, jak widzicie. I teraz wam mogę powiedzieć, jakie temperatury są. Moje komputer pewnie rosną. Przepraszam was, teraz tu odpala się już speedfan. Nie odpali się chyba, bo jest zacięcie duże. Użycie procka 50%. Temperatura 30, no to już sporo, ale mi się ścina. Pewnie użycie dysku jest dużo, słuchajcie, bo to bardziej dysk żera niż procy. Nie wiem, co z muzyką, tu jest odpalona ta myśl, ta gitarka i... Dobra, już wolniej leci, widzę. Tak, wolniej leci. Okej, to może powiem, o co chodzi w tej grze. Widzę, że chyba mamy wanilię. No, niestety, będę musiał chyba ją zaktualizować później. Nie, ile na lat ja ustawiłem? No, ja medium, to chyba jest 200 albo 250, tak mi się wydaje. O co chodzi w tej grze? Chodzi o to, żeby przetrwać, ewentualnie walczyć przygodę taką, chodzić po tym świecie po prostu. Ja wolę przetrwać, budować swoją bazę. Tych bazę, no wiecie kogo bazę, Jezus Maria Dwarfów, no, kogo innego. I ogólnie odchodzi. Nie wiem, czekajcie. Dobra. Nie wiem, czy mój wiatraczek przypadkiem nie tego. Nie wiem, dmuchał w mikrofon, wezmę go przestawię. Prawie spadł. Dobra, widzę, że coś się teraz wolno generuje. Okej. Okay. Zamulenia jakieś. Może przez to, że nagrywam, jest wolniej. Boże, ile to trwa. Może to wytnę później. Dobra, wiatrak już na mnie wieje, ale nie wieje na mikrofon. Może tak bardziej, jakoś bliżej. O. Mam nadzieję, że jest dobrze. Okej. Okay. Mamy 0 FPS-ów. Tu się coś generuje, nie widzę w ogóle, nie wiem co. Słuchajcie, mi to starcza. Tyle lat, 160, dobiję, więc nie wiem, escape. Okej. Ej, escape powiedziałem. Dobra. Ach, mogę się ruszać tutaj po tym. O, widzicie tutaj kursor? Będę wam kursorem pokazywał, bo kursor do niczego nie służy. Chyba, że już coś zrobione w tym new paku. Tak, użyjemy tego świata. No i wyszedł taki, no taki... Czajcie, którym się to robiło. No już taki okej. Okay. Pewnie myślicie, jak ja teraz tak przesuwam szybko. Jak się przytrzyma shift, to można tak szybko z tego... O, można dużo pól skakać tym kursorem, bo tak to strzałkami to tylko tak trochę. No dobra. Akceptujemy ten świat. On się teraz załaduje znowu. Będziemy wypierać naszą pozycję, w której się... Boże, jak to zboczenie brzmi. No, w której osiądziemy po prostu. Już się tam ładują jednostki. I słuchajcie, ja tu mam tłumacza otwartego. Ja wiem, że to może być śmieszne, ale ja po prostu pewnie nie będę wiedział dużo słów. Mam nadzieję, że coś będę wiedział. Do tej pory ja... Tak, moje informacje na tej grze polegają na mojej grze.
półtora roku temu chyba, coś takiego, do dzisiaj. I na materiałach pana Macieja Makuły, który no niestety on tam jakoś grał, no nie wiem czy dużo. Ja na pewno grałem więcej od niego, no chyba, że się zdziwię, ale nie wątpię. Okej, okay. Gra ma bardzo niski bitrate, słuchajcie, utrzymuje teraz taki bitrate, jakbym mógł nawet streamować. No i tutaj mi się już nie mieści, za mało mam to okienko. Mogę je zmniejszyć, mogę. Ale mam podgląd wtedy taki malutki. Okej, okay, dobra, mi starczy. Ważne, żeby było tutaj takie okienko, które się ścięło właśnie. Okej, okay, jest. Chcę mnie tak przesunąć? Dobra, mam. Mam okienko, słuchajcie, do tego. Do tłumaczenia. Mogę nawet zmniejszyć, rozciągnąć. Okej. Okay. Oczywiście tylko to ja widzę, nie? To wiecie. Dobra. Zaczynamy. O, oczywiście forteca. I teraz nam się załaduje. Widzę, że tekstur pak się nie walnął. Ja tego użyłem. Mogę wam nawet powiedzieć, jak się nazywa ten tekstur pak. Advanced'a użyłem, ale dupa. Ale zrąbałem. Rzeczywiście, nie ustawiłem tekstur paka, ale jestem słaby. A to prawdopodobnie... Wiem, że teraz słyszycie jakieś śmieszne rzeczy. Tu jest jakiś tekstur pak, nie? Raw Graphics Objects. Note Graphics Example Dwarfs. A no, jest tutaj tekstur pak, jest to taki ładny. Zaraz go włączę. Dobra, ale najpierw wybieramy nasz świat. Dobra, to jest też, no, to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy wyszukiwać świat, ja nigdy nie wyszukiwałem, słuchajcie, brałem pierwszy, prawie lepszy. Ale coś tu widzę, że jak to mało rzeczy jest. Shallow clay. Shallow, co to znaczy, bo clay wiem, że to jest glina. Shallow, płytka glina. Czyli takie tereny, wiecie. Wodniste, tak? No wiecie, o co chodzi, nie? Że tam dużo... Dużo gliny jest, to mogą się zawalać budowle. Aquifer to jest dziadostwo, którego się trzeba wystrzegać, słuchajcie. Jak mamy aquifer, to nie gramy na aquiferze, nie ma mowy nawet. Bo to jest GG. Jak macie aquifer, nie tego, to jest GG, to jest koniec gry. Bo to jest nieskończone, słuchajcie, źródło wody i to może was po prostu udupić tak szybko, zalać wszystko i że to jest koniec świata. Na szczęście nie jest aż tak na powierzchni, ale jak się zdarzy na powierzchni, słuchajcie, to macie po świecie. Znaczy po fortecy w sumie, bo to się tak nie wyleje daleko. Tam jakaś blokada była zawsze, pamiętam. Dobra, co to jest to czerwona? A nie wiem, co to jest, ale to jest ciepło, klej. Aquifer. No tu jest nieźle, no, ale tutaj za mało tych rzeczy jest. Strzał shallow metal, ale jeszcze jakby był deep metal bez aquifera. Aquifera. To soil, co to, czekajcie, to... Czy to jest to, o czym myślę? Że gleba jest bardzo, bardzo głęboko. Nie, to mi to nie pasuje. Jakbym tu wziął deep soil... To jest dobre miejsce, ale... O, słuchajcie. Tu jest górka, ale tu jest za dużo gór troszkę. To mi nie pasuje. Koboloidy. O Jezus Maria, chcę bez. Na wyspie może? Tu jest jakaś wysepka. Urpebu. Co to jest? A słuchajcie, wiecie, bitrate tego wideo jest tak mały, że będzie mało uważać. Jej, to w sumie możecie sobie przewinąć. Boże, ile tu jest tych... Stream. Jaki stream? Boże, dobra. Nie ma muzyki, nie wiem co się stało. Tu jest nieźle, ale tu jest jakiś... Co to za plemię? Nie... No to było nieźle, to jest... aquifer, dobra. Wiem, że mogę wyszukiwarki korzystać, ale ja po prostu jestem już przyzwyczajony, żeby tak wyszukiwać, bo lubię tak wyszukiwać. Tu jest nieźle, ale tu znowu jest jakiś talon palm. Co to jest w ogóle talon palm? No, nie chcę mi się sprawdzać.
Talon. Palm pewnie jest nazwa własna i nie znajdę tego, nie? No. Talon Palm. No nie, to jest nazwa własna jakaś. Jakiś wylew, zalew, nie wiem co to jest. Musiałbym wiki poczytać. Jakieś zalewy. Strem? Co to jest strem? Ale nie string, tylko strem. Strem. Nie ma czegoś takiego jak strem. Pewnie tu jest stream, tylko coś się porąbało. Bruk. Dobra. Wracamy na ten większy kontynent chyba, bo ja nie wiem, tej wysepki to już w ogóle jakaś tragedia jest. Tu jest za ciepło już. Tak, tu jest cieplutko. Zbyt ciepło. Tu jest ciepło tylko. Tu jest góra. Dobra, tak przy górze. O, tu jest jakaś rzeka. Uwaga, cicho. Nieźle, nieźle. Gdyby tylko tego akwifera nie było. Tu jest nieźle. Cholera, ale tu jest tak dużo tych akwiferów. Tu nie ma akwifera. A tu znowu jest jakiś BRK. Co to jest BRK? Brk, brk. Nie wiem. Dobra, tu jest jakaś znowu rzeka. Nowe jakieś ujście czy co? Tu jest zimno już pewnie, nie? Freezing. Ocean Arktyczny. Nie lubię takich zimnych klimatów. O co to jest to takie różowe? Nie pamiętam. Sinister? Coś tam złowrogie. Złowrogi lud. Jaki to ma sens? A, tu jest jakaś rzeczka. Czy bardziej jezioro, znów akwifer. Tu jest w ogóle, to jest ocean. Nie wygląda mi na... Ej, ja już ten świat tak długo robię, ale no cóż, lubię takie rzeczy. Po lokalnej jeszcze tego przesuwać. O, tu jakaś rzeczka była. Co tu jest? Słabo. Dobra, to było najlepiej. Słuchajcie, bierzemy i po wszystkim po prostu. Tu jest nieźle. Będę musiał tylko uważać na te pieprzone akwifery, bo to jest po prostu porażka czasami. Chyba, że znajdę tu gdzieś tak obszar blisko bez tych akwiferów. Widzę, że chyba nie znajdę, ale spróbuję. Tu jest tyle tych akwiferów, nie wiem co to wiatr wieje czy co. O, nie ma akwifera. Ale tutaj już nie ma tych. No glina jest głupia, ja nie lubię glin. O. O, ho, ho, słuchajcie, jest. Ale dobre miejsce. O, to widzę jak przesuwam. Ale jest akwifer, ty. Ale smutne to jest. Dobra, mam nadzieję, że nie trafimy na te akwifery. To jest szansa, że nie trafimy, pamiętajcie. Przy rzece, po prawej, tu widzicie jak ruszam na maksa lewy górny róg. I robimy. No, pewnie, że tak. O matko! Dobra, czekamy. Przybyłeś. Po twojej podróży z Mountain Homes, czyli z rodzinnych gór do... zapomnianych. Wiecie co takie jest? Takie ziemie dziewicze, o. Tak, no nie, no takie dzikie ziemie, o. No niech tak będzie. No, że tam. Że wreszcie twoja podróż się skończyła. 7 ludzi mam. Domas Nazur, nie wiem, czy to cholera jest, jakaś nazwa własna. Nie zostało nam dużo rzeczy. No i miłej gry tam, dawaj, nawalaj tymi okay. Nowa historia się zaczyna w miejscu Ushirmul Glacier Page Strike the Earth. Podbij ziemię. Dobra.
Uwaga. Uwaga. Uwaga, gra nie odpowiada. Zaraz. No dawaj, no dawaj gra. Dawaj, dawaj. Mój komputer wyciśnie, no przecież to jest taka pikseloza, że ja w to gra. O, jest. Dało radę. Dobra. Mamy teraz zatrzymany czas. Jak widzicie, tutaj jest nasza mapka. Tu zaczęliśmy. Dlaczego się nie mogę lewo przesuwać? A w górę mogę tak normalnie? Nie wiem. Ty, no nie mogę. Ale jaja. Macie po prawej mapkę, tabem się ją wyłączę. Tak jest. Lubię z nią grać. Teraz tak, dajcie mi tipa. Jak się rusza w lewo i w prawo, ty? Bo nie mogę normalnie. Omygę. No. No, K jest luk. Co, mogę tak? Ci. Dość ograniczony ten obszar, ale widzę, że jest bardzo zrównoważony, jeśli chodzi o wysokość. To jest dobre. Dobra, jak z tą górą? Cholera, jak to się teraz robiło? Czy to się robiło tak? A. Oj, ta góra jest wysoka. Pamiętam jeszcze, jak się tego, jak się wysokość zmieniało. Dobra. I teraz D. D. Dobra, gdzie mamy kopać? Tutaj będziemy chyba kopać. Tam nie ma nic na górze, nie? Cholera jasna. Dobra, tu jest tak w miarę bezpiecznie. Zaczniesz mi to kopać? Zacznij mi to kopać! Albo ja czegoś nie wiem. Ła! Nie tak. Dobra, czuję, że to będzie śmieszna gra. Dobra, będą 3 na 3. Znaczy nie 3 na 3, po prostu 3 szerokości tu, ale nie wiem dlaczego, bo tak akurat wyszło. Jeszcze to przedłużymy gdzieś tak do to. Fuck this shit. Fail. Dobra, jest 3. Trzeba pomyśleć o wszystkim od razu. Ja bym się tu wkopał i to tak ładnie. Tylko jakby to zrobić? Dobra, trzeba zrobić na początku schody. Tutaj niech będą prowadziły tylko w jedną stronę. Czyli tu będą, słuchajcie, schody prowadzące w dół. Okej, okay, na końcu korytarza. Tu będzie znów korytarz. Tym razem 2 na. Dobra, niech będzie już. Niech się, trzymamy się niech tego. 3 na 3. Tu będzie coś takiego. I będzie tutaj pierwsze pomieszczenie, czyli składownia największa. Nawet taka. No dobra, taka mała ta składownia. Trochę większą trzeba zrobić. Chodzi jak shift? O, to mało dość, okej. Dobra, pierwsza składownia. O, czuję fail. Uhoho. To jest słaby pomysł, słuchajcie. Nie, 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 nie. Trzeba się wryć. X. Słaby pomysł. X. Bo trzeba to zrobić tak. Tu. Ale tu jest rzek dużo. Ja pierdzielę. Pod spodem nic nie ma. Dobra. W górę. Tak, tutaj już jest dobry teren. Okej. Czyli tutaj, słuchajcie, dopiero. Dopiero coś takiego będzie. Dopiero gdzieś tu będzie magazyn. Czyli nie mogę tak w prawo przesuwać. Cholera, już tak zapomniałem, jak się w to gra. Dobra, czekajcie. Cofniemy się w menu. No i patrzcie, nie mogę dalej. Nie wiem dlaczego. A w górę mogę.
Zaraz. Ka to jest luk, tak, to wiem. Mogę się tym przesuwać. A, w górę mogę? Nie wiem, dobra. Odstawmy to na... No nie, nie mogę tego odstawić na, bo chcę się tu dalej w prawo budować. Czy bym musiał podnieść teren, czy coś takiego? Ty, te drzewa są w cholerę wysokie. Który to jest poziom? 13. A pierdziele. Wysokie te drzewa. Dobra, teraz... najłatwiejsza rzecz, czyli tyk. No, tylko wiecie co, ja bym najpierw wrócił na górę, żeby tu się nie zgubić. Teraz tak, jak się z tej pieprzonej kamery korzysta? O, dlaczego nic nie działa? Nie mogę nic ruszyć? Czyżby się coś zrąbało? Czyżby trzeba myszką? Nie, no, jaką myszką? Nie działa myszka w tej grze. Dobra. Aha. Mhm. Nie no, nie chcę. Dobra, ale tutaj są inne kategorie. Dlaczego ich nie mogę włączyć? Coś czy?